Dobra, mamy kwiatek skończony prawie, że. Teraz będziemy robić do niego łodyżkę. Potrzebujemy kolor, ten co był robiony kielich. Ten kolor, kawałek drucika. Nie mam tutaj podwójnie złożony. Wy jak macie grubszy, to wystarczy pojedynczo. Nie trzeba go składać. Jednakże mam no, troszkę za cienki jednak jak do tego kwiatka. Bierzemy nitkę. Ja przekładam przez oczko. Żeby mi było łatwiej. I oplątuję dookoła tej końcówki. Mniej więcej coś takiego. Zaginam do dołu. Jak macie jakieś czyste kombinerki. Bo wiadomo, czasami są z jakiegoś oleju naturalnie konserwowane czy coś takiego. No to wystarczy, bo je przetrzeć i będzie też ok. A jak jest to jakiś w miarę cienki drucik, to da się też go wygiąć palcami, nie ma większego problemu. Mamy coś takiego, mamy taką kulkę. To jest nasz środek naszego kwiatka. Obcinamy nitkę. Króciutko. W samym brzegu. Tutaj tą drugą też. I przekładamy przez środeczek naszego kwiatka. Przeciągamy i mamy wypełniony ten środek, który czasami jest jakiś większy otwór. No tutaj zbieramy wszystkie te nitki w miarę krótko jak się da. I bierzemy albo taśmę florystyczną, jak ktoś ma, nie jest jakoś tam szczególnie trudno dostępna, bynajmniej ja kupiłam w hurtowni florystycznej, w hurtowni takiej kwieciarskiej, no bardziej w sumie florystycznej, bo tam kwiatów nie ma, tam są tylko właśnie takie różne różne potrzebne rzeczy do pracy florysty. Jest taki sklep w Zabrzu. Ale szczerze mówiąc nie pamiętam jaka to jest ulica. To jest gdzieś w okolicy placu. Nie placu słowiańskiego. Przystanku tramwajowego. Plac słowiański. Słowackiego. Na Słowackiego się tam skręca. No dobra. Pomijając sklep. Kończymy naszego kwiatka. Można też oczywiście obrobić go kordonkiem zielonym. Przepięknie też wyglądać będzie. Ale ja szczerze mówiąc idę troszkę na łatwiznę. Zdecydowanie jest to opcja krótsza i szybsza. Przynajmniej według mnie. O. Kręcamy tutaj taśmą. To jest taka lekko klejąca się. Nie jest jakaś taśma klejąca, że coś idzie nią skleić.
Ale taka właśnie do pracy florysty jest idealna. Idziemy, ciągniemy w dół. Już później idzie łatwiutko. Gorzej troszkę tak zacząć. Chociaż też nie ma jakiejś większej przy tym filozofii. Obkręcamy palcami drucik do końca. Obcinamy. Mamy taki oto kwiatek. I wyginamy go. Ja załapię tak mniej więcej właśnie tu i na szerokość odtąd do palca zginam. Jest taki oto narcyzek. Tutaj możemy jeszcze dowieść, żeby nam nie prześwitywał ten drucik. No i wiadomo, potem kwiatuszki, płateczki prostujemy. I gotowe. Do tego będę jeszcze dorabiała proste listeczki, aczkolwiek takie dłuższe. No, takie gdzieś listki. Wąskie, a długie. No, jeżeli Wam się podobało, no to wiadomo. Nie śmiem prosić nawet o subskrypcję. Wiem, że ten film daleko odbiega od nawet niskiego poziomu. Ale jest to robiony film telefonem. Mój pierwszy w ogóle w życiu jakikolwiek, już nie mówię, że na temat szydełkowania, jakikolwiek nagrany filmik. Więc jeżeli Wam się podobało, na pewno, może nie na pewno, ale postaram się nagrać jeszcze jakieś inne filmiki, jeśli będziecie oczywiście chcieli. Tutaj zrobiłam taką różyczkę. No i takie goździki. Wiadomo, ja to będę do doniczki dawała. Dobrze, dziękuję bardzo, się rozgadałam na sam koniec. Pozdrawiam i mam nadzieję do zobaczenia.